Ze wszystkich rozlicznych kłamstw i kłamstewek rządu pisowskiego jedno jest dziś szczególnie perfidne. To, że za gwałtowny wzrost cen wszystkiego niemal w Polsce odpowiada putinflacja. Dlaczego to tak perfidne? Dlatego, że to próba zrzucenia z siebie wszelkiej odpowiedzialności. Wszelkiej odpowiedzialności za fatalne rządzenie krajem przez Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobrę i spółkę. Czy Putin jest międzynarodowym zbrodniarzem wojennym i kryminalistą? Oczywiście, że jest. Czy za rzeź Ukrainy powinien odpowiadać przed Międzynarodowym Trybunałem, a Rosja powinna zapłacić miliardy reparacji wojennych? Oczywiście, że powinna. Ale inflacja w Polsce to PiS-inflacja, a nie Putin-inflacja. Za drożyznę, za to wszystko, co odczuwamy w portfelach, odpowiada rząd pisowski i jego nieodpowiedzialne zachowania w sferze finansów publicznych. Ponad sześcioletni dorobek rządu pisowskiego to osłabianie złotego, drukowanie pieniędzy, podwyższanie kosztów produkcji. Jeśli krajowy węgiel w polskich kopalniach jest sprzedawany po 1000 zł za tonę, a w detalu cena wynosi 3000 zł, to nie Putin za to odpowiada. Oczekujemy odpowiedzi, dlaczego rząd pisowski pozwala na coś takiego. I dlaczego pozwala na to, by cena netto, czyli po odliczeniu wszelkich podatków, cena netto benzyn w Polsce była jedną z najwyższych w Europie. Na tym zarabiają koncerny kontrolowane przez PiS, czyli Orlen i Lotos. Pod wpływem drożyzny już 30% z nas rozważa rezygnację z tegorocznych wyjazdów wakacyjnych albo ich poważne skrócenie. Ponad połowa z nas uważa, że za miesiąc benzyna będzie po 9 zł albo nawet drożej. Skoro PiS kompletnie sobie nie radzi z hamowaniem wzrostu cen, to niech przynajmniej przyhamuje z kłamaniem.